Dzień dobry. A jako, że talent mój niedoskonały, pomoc wręcz była nieoceniona. I tak w słowem pisanym portrecie Stanisława Kierbedzia wsparli mnie inżynierowie. Jerzy Jasiuk, dyrektor Muzeum Techniki i profesor Wojciech Radomski, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej. Można było wtedy nieźle zarobić, mając na przykład mieszkanie z oknami wychodzącymi na Newę, bowiem płacono krocie za widok z nich owego dnia 18 listopada 1850 roku. Wtedy szaleńczy pomysł stał się faktem i sam car Mikołaj wstęgę przecinał i pierwszy konno przejechał po tym żelastwie szalonego Polaczka, jak powiedział książę Mięszyków. Gdzie jesteśmy? Tak, to się zgadza. Jesteśmy w Petersburgu, jak się domyślam. I chodzi o słynny most Stanisława Kierbedzia, o most błagowieszczeński, to znaczy most zwiastowania, ponieważ to było blisko cerkwi, tak właśnie nazwane. Natomiast z tych przekazów, które ja mam, przynajmniej tak wynika, że tam podziwiano budowę tego mostu albo czekano na jego zarwanie nie tylko w dniu jego otwarcia, jak pani zechciała wspomnieć. Ale trochę później. Także i trochę wcześniej, dlatego że książę Mieńszyków najął specjalnie apartament u brzegu Newy, żeby podziwiać, kiedy się most podczas budowy zarwie. Więc i wydał pieniądze niepotrzebnie. Tak, był to proces ciągły w takim razie. Ale chyba musimy powiedzieć, dlaczego to uważano za czyste szaleństwo, zanim przystąpiono do dzieła. Ponieważ przedsięwzięcie było pionierskie. Tak, to był pierwszy żelazny i stały most przez Newę. A Newa też nie była rzeką najspokojniejszą, najłagodniejszą. Zdecydowanie. Bardzo głębokie fundamenty, to było bardzo trudne technicznie przedsięwzięcie. I te lody spływające z jeziora Ładoga, jak również fale morskie, które powodowały cofanie się rzeki w pewnych sytuacjach od strony Zatoki Fińskiej. Wszystko to powodowało duże parcie wody lub lodów na most. I do tego jeszcze trzeba dodać, że rzeka używana była do żeglugi, czyli musiał być przepływ dla statków. A to jedno przęsło było ruchome? Tak, jedno przęsło brzegowe było ruchome i to było przyczyną, że most dotrwał do 1937 roku. Później go przebudowano ze względu na to, że już przestał spełniać te funkcje komunikacyjne i nie był elementem, który ułatwiał żeglugę, dlatego że po połączeniu Newy w ten układ drogi wodnej Bałtyk-Morze Białe zaczęły przepływać przez Newę statki znacznie większe niż poprzednio. No i to, co zaprojektował Kierbedź, okazało się niewystarczające i zbyt mało sprawne. To zastąpiono później takim mostem ruchomym, który pozwalał na rozwarcie przęsła w ciągu jednej minuty. Ale mimo tej przebudowy, jak społeczność polska zamieszkująca obecnie Petersburg zaczęła spisywać pamiątki polskie w Petersburgu, to ten przebudowany most znalazł się tam na jednej z pierwszych pozycji. Pod inną zresztą już dzisiaj nazwą, zdaje się, jest to most porucznika Schmidta. To jest bardzo ciekawa historia, że mosty jako wytwór techniki są, może powiedziałbym, politycznie obojętne, neutralne. Natomiast nie jest wszystko jedno, jakiego imienia jest ten most. I to była też ciekawa historia. Właśnie ten most zwiastowania później został zmieniony po śmierci prawdopodobnie Mikołaja I na most Mikołajewski. A po rewolucji stał się mostem kapitana czy lejtnanta, jak niektóre źródła podają, Schmidta, który był przywódcą buntu marynarzy na pancerniku Patiomkin w 1905 roku. Więc, historia w mosty jest wpisana. Tak. Natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć ciekawej, bo pani na początku wspomniała, że car konno przejeżdżał po tym moście. Oczywiście tak, nie ręczę za prawdziwość tej relacji. Ale z tego, co ja czytałem, to sytuacja była taka, że car właśnie zechciał się przejść pieszo po moście. Razem z biegobudowniczym i projektantem Stanisławem Kierbedziem, który wtedy był pułkownikiem. I po przejściu przez cały most na drugim brzegu Newy car pogratulował już nie pułkownikowi, a brygadierowi Kierbedziowi. Natomiast później wrócili z powrotem na poprzedni brzeg. I ponieważ znowuż udało się przejść bez zawalenia mostu, to został generał, pogratulował car Kierbedziowi generała majora. Prawda? Czyli wystarczy dwa razy przejść przez most, żeby awansować od razu. Bardzo skrupulatnie. Więc jak z tym koniem było, to już szczerze mówiąc. Właśnie usiłuję dojść do moich źródeł. Jak na razie wertując źródła, czyli teksty z mostami Kierbedziem związane, by pozbyć się tak dziennikarskiego żargonu, natrafiłam na fraszkę Jana Kochanowskiego. Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi, próżno brzegom gwałt czynisz i hamujesz drogi. Nalazł fortel król August, jako cię miał pożyć, a ty musisz tę swoją dobrą myśl położyć. Bo krom wioseł,
krom prumów już dziś suchą nogą twój grzbiet nieujeżdżony. Wszyscy deptać mogą. I jak można było fraszki nie przytoczyć, skoro dotyczy pierwszego stałego mostu pierwszej Rzeczpospolitej? Łączył Warszawę z Pragą, a wzniesiony został w latach 1567-82 przez Włocha z pochodzenia Erasma z Zakroczymia. Stał na 18 podporach, miał około 330 metrów i był wówczas największą budowlą drewnianą tego rodzaju w tej części Europy. Żywot miał jednak krótki, bo dbać nam się o niego nie chciało. Nadwyrężony przez powódź w 1603 roku, zniszczony został przez ruszające lody. Wróćmy jednak do Stanisława Kierbedzia i jego mostu na Newie. Ta budowa rzeczywiście ugruntowała pozycję Stanisława Kierbedzia jako znakomitego inżyniera. On już przed tym był człowiekiem znanym, mimo że był inżynierem stosunkowo młodym. 32 lata miał, jak wystąpił z tym projektem. To był 1842 rok, urodził się w 1810. I to też jest taki przykład wczesnych karier, które wcale nie należały do rzadkości w XIX wieku w obrębie techniki. No dzisiaj powiedzmy 32-letni inżynier jest uważany za inżyniera początkującego i nikt by mu nie powierzył samodzielnego zaprojektowania tak. A czy to wynika z ilości wiedzy, która jest do ogarnięcia dzisiaj? Myślę, że to i z ilości wiedzy, myślę, że po prostu i skala budownictwa bardzo się zwiększyła. No jeżeli był to pierwszy most stały przez Newę, to niewielu było specjalistów w tym zakresie. A on mógł się tego zadania podjąć, bowiem nie tylko wyróżnił się w czasie studiów w słynnym Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, ale też no, miał za sobą pewne prace praktyczne, brał udział przy budowie kanału Widawskiego, ale miał też możliwość zobaczenia najbardziej oryginalnych i wartościowych prac w Europie, bowiem właśnie w 30-tych latach był wysłany razem z drugim rosyjskim inżynierem do Anglii, Francji, Belgii, Szwajcarii bodaj, chyba Niemiec, w celu zapoznania się z aktualnym stanem budownictwa, co zresztą zaowocowało bardzo obszernym sprawozdaniem, bodaj ponad 1000-stronicowym, z wielką ilością rysunków, rycin i tak dalej. Tak, ten pobyt musiał być świetnie przygotowany, bo jak udało mi się odnaleźć ten pobyt w wielu krajach Europy Zachodniej, to był właściwie rok, 1837-1838, więc powiedzmy no góra półtora roku czy dwa nawet. Ale jednak wiedza wyniesiona z tej wizyty okazała się tak przydatna praktycznie. Słuchał też i wykładów, no myślę raczej wyjątkowych, w École des Ponts et Chaussées w Paryżu. Tak, tak, to jest inne szkole druki mostów, tak. Ale tam Francuzi bardzo byli zazdrośni o tą wiedzę i tam nie wszystkich dopuszczali do tych wykładów. I rzecz ciekawa, że wśród cudzoziemców, którzy dopuszczeni byli do słuchania wykładów, dosyć duży procent stanowili Polacy albo osoby wywodzące się z ziem polskich, żeby zachować pewną ścisłość geograficzną tamtego, no niezbyt to dla Polski miłego okresu. O którym mówi się czasami, że jest to epoka inżynierów wielkiej emigracji, bowiem wielu wojskowych i nie tylko wojskowych, którzy musieli opuścić kraj po wydarzeniach roku 1830-31, podjęło studia we Francji, w innych krajach sąsiednich i później w fachu inżynierskim zapisało się doskonale. Przy mostach pozostaniemy, choć do Londynu się przeniesiemy i co nieco o pierwszym i jedynym do 1750 roku moście na Tamizie w tym mieście powiemy. Otóż zbudowano go w XII wieku, nazwano mostem londyńskim i powoli zabudowywano domami, sklepami i wreszcie kaplicą. W 1831 roku na jego miejscu powstał most nowy z nazwą starą i raz jeszcze w drugiej połowie XX wieku mostów zrekonstruowano i poszerzono. A roku pańskiego 1969 pewien kalifornijski magnat naftowy wpadł w zachwyt i zakupił z mostu małe co nieco, bo i parapety i kamienne oblicowania, i wszystko to przetransportował na pustynię Arizony, gdzie wznosił nowe miasteczko Lake Havasu City. Most stanął. Wody nie było. Naftowy potentat brnął dalej. Pod londyńskim mostem na pustyni Arizony kazał przekopać kanał wodny. A więc? Mówiąc prosto z mostu, pomysły potrzebne jak dziury w moście są nie tylko fantazją, co po niektórych finansowych rekinów. Ale ja jeszcze chcę wrócić do przygotowania zawodowego Stanisława Kierbedzia. Przecież uczył się na Wszechnicy Wileńskiej. Tak, studiował fizykę i matematykę, ale dość krótko trzeba przyznać. Ale znakomita to była uczelnia. To był chyba rok 826-28. Tak. Przed tym kończył gimnazjum Kopnie.
A więc to przygotowanie też zaważyło na późniejszych sukcesach. No, wtedy były i dobre licea, i dobre uniwersytety. Natomiast skoro pan poruszył ten wątek emigracji, wydarzeń związanych z powstaniem listopadowym przed chwilą, 1830-1831, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną bardzo sprawę. Otóż na pewien komfort psychiczny, który mają ludzie techniki. Bo zważmy, jest powstanie listopadowe, w 31 roku opada, a wszystko dzieje się jak gdyby obok Kierbedzia. Kierbedź w tym czasie kończy studia i jest się repetytorem w Instytucie tych Inżynierów Komunikacji. Później jest tragiczne powstanie styczniowe. Jest budowany ten słynny most Kierbedzia w Warszawie, który został oddany w 1864 roku, też zresztą w listopadzie. I to jest niemal bezpośrednio po egzekucji Trauguta i przywódców powstania rządu narodowego. Jest carskim generałem, więc zdawałoby się, w służbie cywilnej, ale jednak jest związany z caratem. Ale proszę zauważyć, że opinię ma dobrą. Społeczeństwo nie potępia go za to, on żyje spokojnie, społeczeństwo ma zrozumienie dla jego wiedzy, dla jego talentu, tak, dla potrzeby budowania. No bo wyobraźmy sobie na przykład, że byłby poetą albo wieszczem, byłby w carskim mundurze chodził, nie do wybaczenia. Natomiast ludzie techniki, moim zdaniem, mają pewien tutaj komfort psychiczny, jeśli chodzi o ten taki etos wolnościowy okresu XIX wieku. Trzeba jednak wspomnieć, że Kierbedź opuścił Warszawę w roku 1863. To bardzo interesujące, że on nie dotrwał w tym nadzorze bezpośrednim nad budową do momentu otwarcia mostu. Przeniósł się do Petersburga, gdzie otrzymał funkcje administracyjne. I w istocie rzeczy, z powodu może braku szczegółowych opracowań biograficznych, nie wiemy dokładnie, jakie Dlaczego? Były motywy tego wyjazdu. Czy one były związane tylko z karierą, czy pracami technicznymi, czy też właśnie zaostrzająca się sytuacja nie zmusiła go do tego, biorąc pod uwagę, że on pełnił też pewne funkcje administracyjne. Tak, zastępował często nawet ministra komunikacji. Tak, ale w Petersburgu, ale w królestwie mianowicie. No był, on był członkiem Rady Stanu i Rady Administracyjnej, czyli to były funkcje związane bezpośrednio z zarządzaniem. Ale zaiste do niego pretensji nie miano. No, ale on też się zachowywał, jakbyśmy to najlepiej powiedzieli, patriotycznie. Nie, nie, tak, zresztą otaczał się Polakami, bo na budowach tak, to, na to się pracowali w przepisach Polacy. I jego dom w Rosji i w Polsce był otwarty dla Polaków. Nie, więc on opiekował się studentami polskimi w Instytucie Komunikacji. Więc to, co ja powiedziałem, to nie jest nic pejoratywnego w stosunku do Kierbedzia, tylko chciałbym zwrócić uwagę na pewną komfort cechę, sytuacji, na pewien tak, komfort sytuacji. Najlepszym tego dowodem jest to, że kiedy skończył zawodową pracę w roku 1889, to osiadł na emeryturze nie gdzie indziej, tylko w Warszawie, wyjeżdżając jedynie na, myślę, zimowe pobyty nad Adriatyk, Włoszech, gdzie miał swój dom. Co więcej, pamiętajmy, że most, który wybudował w Warszawie, to był most imienia Aleksandra, cara, ale lud Warszawy, później wszyscy my później, żeśmy nazywali to mostem Kierbedzia, raczej z wielkim szacunkiem dla budowniczego. Tak? Aleksandryjski most się nigdy nie przyjęła. Czy wiadomo, jak właśnie ten komfort sytuacji został zakłócony, a już od czysto technicznej, bo przecież tam po raz pierwszy pojawiła się kwestia choroby Kessonowej. Tak, dlatego, że to było pierwsze zastosowanie powietrza sprężonego do fundowania na Kessonach. A propos pierwszy, bo mówiliśmy o pierwszym moście stałym przez Newę w Petersburgu. Tutaj mamy do czynienia z pierwszym stalowym mostem stałym przez Wisłę w Warszawie. Zresztą tych pierwszych mostów to Kierbedź budował nieco więcej, bo w ogóle pierwszy most kratownicowy w Cesarstwie Rosyjskim był w jego konstrukcji. Prasa warszawska dość słabo interesowała się budową mostu Kierbedzia. Było to na pewno związane z powstaniem styczniowym, ale przekazy są bardzo skąpe. Natomiast były też interesujące próby innowacji, a może działań badawczych Kierbedzia. Można powiedzieć, że był w pewnym sensie prekursorem wiercenia jednak otworów, a nie ich wybijania. A tak przy okazji to Rzeczpospolita mostami raczej nie stała. Otóż na przełomie XV i XVI wieku zanotowano. Polski most, niemiecki post, włoskie nabożeństwo. Wszystko to błazeństwo. Żałosny w samej rzeczy musiał być stan owych mostów drewnianych, jako że innych u nas nie było.
By jednak skojarzenie polskiego mostu z błazeństwem nie zapadło zbyt głęboko, wracamy do Stanisława Kierbedzia. Czy można w źródłach dojść do tego, ile mostów on postawił? Z tych przekazów, które tutaj mamy, to wynika, że tych mostów było wiele, natomiast trudno mi powiedzieć dokładnie jakąś liczbę, no bo on budował mosty na różnych trasach kolejowych. Właśnie. Ja przypuszczam, że można to ocenić na minimum 20-30. Trasy kolejowe przede wszystkim też budował, uczestnicząc w budowie słynnej kolei mikołajewskiej między Moskwą i Petersburgiem. Później przy budowie kolei petersbursko-warszawskiej, gdzie właśnie były te dość skomplikowane konstrukcje mostowe, pierwsze kratownicowe. Już po zbudowaniu słynnego mostu przez Nebę w Petersburgu, Kierbedź kolejny raz wyjechał na zachód Europy, gdzie studiował w sposób szczególny właśnie kratowe budownictwo stalowe i to zaowocowało później tymi konstrukcjami mostów na trasie kolei warszawsko-petersburskiej. A po wzniesieniu mostu na Wiśle zostało mu przyznane 1500 rubli dożywotnio pensji rocznej. Czyli tak źle mu chyba nie było finansowo. No, budowniczowie mostów w XIX wieku to byli ludzie zamożni. Z tytułu swej wiedzy, doświadczenia, no to było rzeczywiście wtedy w cenie, a co dzisiaj nie jest aż w tak dużej cenie. Był w ogóle człowiekiem uznawanym, jeśli tak można powiedzieć. Znaczy był prestiż społeczny, za którym szedł jednak pewien ekwiwalent finansowy. Tak. Miał różne godności, był członkiem Petersburskiej Akademii Nauk i to dość wcześnie został tym członkiem, zaraz po zbudowaniu mostu przez Newę, a później już w końcu życia, to była rzadkość, został członkiem honorowym Instytutu Inżynierów Komunikacji. Ustanowiona została nagroda jego imienia. W ogóle uchodził za autorytet fachowy, nie tylko w Królestwie, co zrozumiałe, ale w całym Cesarstwie Rosyjskim. Spotkał go ten rzadki zaszczyt, że jego budowla chrzczona została jego imieniem. Tak, jeszcze za niego życia chyba. Tak, no to już było obiegowe pojęcie. A ja bym chciała dojść do jednej rzeczy, panie profesorze, bo zwracam się do pana nie bez kozery. W jednym ze źródeł przeczytałam coś takiego, to już był schyłek życia profesora Kierbedzia, kiedy właśnie już zaczął pewnego rodzaju działalność filantropijną i między innymi ponoć został jakiś legat przekazany dla Politechniki Warszawskiej. Podobno na początku to miało być stypendia dla studentów, potem stworzenie jakiejś sali nazwanej imieniem Kierbedzia. Czy to rzeczywiście jest prawda? Szczegółowych informacji na ten temat nie wiem. Słyszałem, że była rzeczywiście jakaś donacja, jak to się dawniej powiadało, ale czy ona przez okres pierwszej i drugiej wojny, właściwie drugiej wojny światowej, jeśli chodzi o Politechnikę Warszawską, to czy to zyskało jakiś praktyczny wymiar tego po prostu, ze wstydem muszę powiedzieć, że nie wiem, ale słyszałem o tym. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że z okresu swoich czasów studenckich profesor Zbigniew Wasiutyński, też wspaniały mostowiec, a jednocześnie wielki humanista, na którego jestem uczniem, urządził audytorium w gmachu głównym, gdzie również umieścił popiersia, takie właściwie głowy tylko, Kierbedzia i Pszenickiego, dwóch wspaniałych mościarzy. Obaj zresztą kończyli ten Petersburski Instytut Inżynierów Komunikacji. A zresztą Pszenicki też wybudował wspaniały most pałacowy, za który dostał złoty medal. W Petersburgu byliśmy dobrze reprezentowani przez polskich mostowców. Była jakaś informacja o bibliotece Kierbedzia właśnie w związku z Politechniką. Ale to chyba lwowską Politechniką. Natomiast jak to się zakończyło, nie potrafię odpowiedzieć. Kierbedź i jego bliska rodzina bardzo wiele czynili dla dobra społecznego. To była rodzina bardzo aktywna, no szczególnie znanym elementem tej działalności jest ufundowanie biblioteki publicznej przez córkę. Tak, to jest na Koszykowej. Tak, mianowicie Eugenię Kierbedziową, która to pani świadczyła na różne cele społeczne, między innymi na szpital psychiatryczny w Drewnicy. Gmach Akademii Sztuk Pięknych również. To była rzeczywiście rodzina dobrem zapisana i dzieląca się swoimi dostatkami rzeczywiście. Co się tyczy samej Eugenii Kierbedziowej, tak jak wspomniałem, zapisanej bardzo dobrze w historii Warszawy, no to stale pojawiało się to nieporozumienie. Nawet w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej jest informacja, że była ona żoną Stanisława Kierbedzia. Owszem, była żoną Stanisława Kierbedzia, ale nie seniora.
to jego bratanka. Bo w ogóle w rodzinie Kierbedziu było kilku inżynierów, też zresztą eminentnych. Jego brat też był inżynierem, tak. Nie takim był sławnym jak Stanisław. Był to cały klan inżynierski, jeśli tak można mówić. Panie dyrektorze, ale pan też, zdaje się, wszedł w posiadanie nie tyle pan, ile pańska firma pamiątek po Stanisławie Kierbedziu. Tak, ponieważ w swoim czasie odwiedziła mnie wnuczka Stanisława Kierbedzia, żyjąca jeszcze do dziś, choć sędziwa, pani Bułcha-Kielska, właśnie przybywszy z Włoch, no i powiedziała, że robiąc porządki w tej obszernej willi, natrafiła na pudełko z narzędziami inżynierskimi, instrumentami, tam był cyrkiel, tam była miarka i że to są właśnie instrumenty, którymi posługiwał się Stanisław Kierbedź. I rzeczywiście te instrumenty weszły do zbiorów Muzeum Techniki jako jedyne w istocie rzeczy pamiątki po znakomitym inżynierze. A teraz, nie paląc mostów za sobą, w świat całkiem nierealny się udamy, bowiem tylko w nim tęcza jest mostem Sirat, mostem cienkim jak włos, ostrym jak brzytwa, który przekroczyć musi dusza muzułmanina, aby do nieba się dostać, a nie spaść w przepaść ogni piekielnych. Jest więc ów most Sirat ostatnią, najsroższą próbą w drodze do wiecznego szczęścia, jaką przejść może zwycięsko tylko mężczyzna bez skazy. Most z tęczy zbudowali też bogowie skandynawscy. Łączył Asgard, ich siedzibę, z ziemią, a zwał się Bifrost. A skoro mostów za sobą nie spaliliśmy, w świat przęseł i dźwigarów łagodnie powrócimy. Panie profesorze, a tak patrząc z dzisiejszej perspektywy na dokonania w konstrukcjach mostowych Stanisława Kierbedzia, to był przełom rzeczywiście? No niewątpliwie tak. Przede wszystkim proszę zauważyć, pierwszy most stały przez Newę w bardzo trudnych warunkach wodno-gruntowych. Późniejsze mosty paryskie są od mostu zaprojektowanego przez Kierbedzia, na przykład ten most Solferino w Paryżu, też żeliwny, jest mostem późniejszym, więc na pewno ta myśl techniczna była nowatorska, a przede wszystkim chyba śmiała, bo chyba ta odwaga oparta na szerokiej wiedzy była jednak cechą Kierbedzia, zresztą wielu innych wspaniałych konstruktorów, że trzeba być odważnym. I solidnym. I solidnym, tak. Czego najlepszym dowodem mogą być filary mostu Kierbedzia, które po 100 latach i wojnie, wysadzaniach mostów w I wojnie światowej, zniszczeniu całkowitym w II wojnie światowej, okazały się zdolne do utrzymania konstrukcji mostu Śląsko-Dąbrowskiego. To są te same filary po zdjęciu. Natomiast, żeby zachować pewien obiektywizm, rzeczywiście to był okres, w którym dużo się budowało tych mostów kratownicowych. Natomiast sam most Kierbedzia, można powiedzieć, że jest dość kontrowersyjną konstrukcją, zwłaszcza z punktu widzenia estetyki. To znaczy ten most dużo wcześniejszy, bo mówimy stale tutaj o tych dwóch wspaniałych mostach, pomijamy inne jego dzieła. Ten most w Petersburgu jest znacznie architektonicznie ładniejszy. Tutaj o formie mostu Kierbedzia warszawskiego zadecydowało prawdopodobnie to, że w pierwszej wersji miał być to most, który przenosić miał również ruch kolejowy. Później się okazało, że to jest nierealne ze względu na zabudowę Powiśla, na mimo wszystko zbyt duże pochylenie wiaduktu Pancera dla torów kolejowych i jakoś ten pomysł zarzucono. Natomiast sama konstrukcja, gdyby na nią patrzeć tak zupełnie obiektywnie, nie była konstrukcją piękną. Miałem kiedyś taki wykład na Wydziale Architektury i tam powiedziałem, że odbiór estetyczny to również przyzwyczajenie. Więc prawdopodobnie warszawiacy się już przed wojną przyzwyczaili do tej sylwety, tak jak powiedzmy ta Tour Eiffel w Paryżu nie jest specjalnie piękna, ale jest już tak wkomponowana w ten pejzaż paryski, że trudno sobie wyobrazić to miasto bez tej wieży. Aczkolwiek proszę pamiętać, że ten most był wielokrotnie niszczony i on do czasów ostatniej wojny przetrwał już jako most o nieco innej konstrukcji, dlatego że tam były dwa przęsła, też kratownicowe, ale o górnym pasie krzywym. Tam były trzy dźwigary w przekroju poprzecznym, a nie dwa. To było odbudowane chyba po I wojnie światowej, kiedy ten most został wysadzony. Przez cofające się rosyjskie wojska i to chyba nowy okupant odbudował. To jest bardzo trudno powiedzieć, a zwłaszcza trudno dawać takie etykiety w cudzysłowie, ale bez wątpienia Stanisław Kierbedź należał do grona najwybitniejszych inżynierów polskich XIX stulecia, a kto wie, czy nie powinien na tej liście zająć pierwszego miejsca.
Ale do dziś biografii się swojej nie doczekał. Nie doczekał się. I to jest zadziwiające. Natomiast w tej słynnej paryskiej szkole druki mostów, sylweta mostu przez Newę jest na takim specjalnym obrazku. I wiele pokoleń absolwentów tej uczelni francuskiej fotografuje się właśnie na tle tego mostu zaprojektowanego przez Kirbecia w Petersburgu.